przykład w Fiatach Seicento Abarth. Kupieni i przygotowani z numerem 123, jedna z dwóch załóg w Fiatach 126P, pasy dociągnięte, flaga w górę, zapraszamy na odcinek specjalny. Thank you.
witam serdecznie na mecie 44. rajdu Barbórki. Dla mnie to 12 start w rajdzie Barbórki, pierwszy w 93 roku. W tym roku niewiele startów, bo to dopiero drugi start i w załodze z koleżanką z Austrii, która na co dzień startuje w Historic Racing Team Austria. No cały rajd gdzieś tam żeśmy się dopasowywali, myślę, że to nie jest nasz ostatni start razem. Myślę, że warto kilka słów, Magda, jak ty widzisz ten nasz wspólną start i zabawę. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że Tomek mnie zaprosił na prawy, bo znamy się od wielu lat i teraz dopiero się zdarzyła taka okazja. Bardzo fajny rajd, polski klasyk, piękne OS-y i będę starała się tutaj bywać częściej. W rajdzie cieszyńskiej Barbórki Tomasz Grychtoł i Magdalena Stein. Sprawdził się maluch na tych wąskich odcinkach. Wszyscy tutaj mówią, że ciężko się na drodze utrzymać. Maluch najwęższy to może najłatwiej maluchem. No udało nam się utrzymać do 12. Mój start w tym rajdzie 10. meta, więc jubileuszowa meta po 10. Całkiem dobra statystyka. Dokładnie. Myślę, że jesteśmy zadowoleni. Pierwszy raz w tym zespole jechaliśmy razem. Koleżanka przyjechała do nas z Austrii, jest na co dzień startuje w Historic Racing Team Austria. No, duże wyzwanie, żeby pojechać taki rajd z maluchem, no ale jesteśmy na mecie. Mam nadzieję, że trzeba się jej spytać o jej wrażenia z jazdy i jak to wyglądało. Mam nadzieję, że jest zadowolona i że przekonała się też do polskiej motoryzacji. Ja też mam nadzieję, że w przyszłym roku może jakieś auto właśnie z Historic Racing Team Austria wystartuje na rajdzie Barbórki i coraz więcej gości z zagranicy będzie startowało na tym rajdzie. Zapraszamy, może jakiś Steyr Puch na przykład, nie? Na przykład. Dziękujemy bardzo.